Planeta Ziemia jest zamieszkana przez wiele form życia będących efektem długotrwałego procesu ewolucji. Spoglądając na te organizmy, warto zastanowić się nad ewolucją spekulatywną. Ewolucja spekulatywna zajmuje się gatunkami, które mogą ewoluować na innych planetach lub też nad alternatywnymi ścieżkami ewolucji życia na Ziemi. Ewolucja spekulatywna jest często uważana za twardą fantastykę naukową ze względu na jej silne powiązania z nauką, zwłaszcza z biologią. Jedną z najważniejszych prac, zwykle uznawanych za reprezentujące ewolucję spekulatywną, jest powieść Wehikuł czasu Herberta Wellsa opublikowana w 1895 roku. Ta książka przedstawia spekulacje dotyczące ewolucji życia na Ziemi. Główny bohater za pomocą wehikułu czasu udaje się o 800 tysięcy lat w przyszłość. Na przestrzeni tysięcy lat ludzie się podzielili. Powstały różnice tak znaczne, że klasyfikujące ich do dwóch różnych ras. Pięknych, ale słabych Eloiów oraz brutalnych Morlocków. Morlockowie są potomkami tych, którzy postanowili schronić się pod powierzchnią Ziemi, wykorzystując zdobycze techniki. Przez tysiąclecia ewoluowali, przystosowując się do warunków życia pod ziemią. Osoby, które żyły dostatnio bez lęku o przyszłość, stały się mało efektywnymi Eloiami, a poniewierana klasa robotnicza przemieniła się w brutalną rasę Morlocków żywiących się Eloiami. Następnie bohater podróżuje 30 milionów lat w przyszłość. Obserwując Ziemię, widzi ogromne istoty podobne do krabów, a także gigantyczne motyle. Wehikuł czasu Wellsa był inspiracją późniejszych twórców w dziedzinie ewolucji spekulatywnej. W 1930 roku Olaf Stapledon opublikował ciekawą książkę Ostatni i Pierwsi Ludzie. Autor opisał tam historię ludzkości w przeciągu 2 miliardów lat, w którym to pierwszym i najbardziej prymitywnym gatunkiem są pierwsi ludzie, czyli nasz gatunek. Stapledon opisał także 17 innych gatunków człowieka, które są coraz bardziej rozwinięte. W dalekiej przyszłości piąty gatunek człowieka ucieka z umierającej Ziemi i osiedla się na Wenus. Tam w procesie eksterminacji mieszkańców inteligentnego gatunku morskiego przejmuje władzę nad planetą. Stapledon pokazał, że pomimo postępu społecznego i technicznego w przyszłości, człowiek nadal będzie posiadał takie cechy jak brutalność. Jedną z najważniejszych prac z zakresu ewolucji spekulatywnej jest książka Po człowieku – zoologia przyszłości autorstwa paleontologa Dougala Dicksona opublikowana w 1981 roku. Paleontolog Dickson przedstawił przyszłą Ziemię z pełnym ekosystemem 110 hipotetycznych gatunków zwierząt. W książce człowiek wyginął w wyniku ograniczenia wpływu naturalnego mechanizmu ewolucji na swój gatunek, który był odpowiedzialny za kształtowanie i przystosowanie wszystkich organizmów w powolnym procesie. Konsekwencją było pojawienie się szkodliwych mutacji u gatunku ludzkiego, które nie mogły zostać usunięte w drodze doboru naturalnego. Niszcząc środowisko, człowiek doprowadził do samozagłady. W świecie za 50 milionów lat po wymarciu człowieka, ruchy tektoniczne doprowadziły do przekształcenia świata pod względem geograficznym. Projektując różne zwierzęta w książce, Dickson przyjrzał się różnym typom biomów na planecie i tym, jakie adaptacje mają żyjące tam zwierzęta, projektując nowe zwierzęta, które pochodzą od współczesnych z tym samym zestawem adaptacji. Największą różnorodność w świecie za 50 milionów lat osiągnęły ssaki oraz ptaki, ze względu na szybką zdolność adaptacyjną do zmieniających się warunków. Wymienienie wszystkich zwierząt zajęłoby zbyt dużo czasu, ale warto wspomnieć na przykład o skoczku pustynnym, dużym skaczącym gryzoniu i największym ssaku pustynnym na Ziemi. Może przechowywać w swoim ciele tak dużo tłuszczu, że bez żadnych problemów może stracić połowę masy ciała. Z kolei Bardelot to gigantyczny drapieżny szczur podobny do niedźwiedzia. Samica ma szablaste zęby chronione kostnymi woreczkami, gdy jej usta są zamknięte. Dickson zaprojektował także dwunożną jaszczurkę, a największym zwierzęciem lądowym jest gigantylopa, ogromny potomek antylop. Proces ewolucji doprowadził do powstania dwóch typów, praktycznie bezwłosych gatunków tropikalnych oraz nieco mniejszych wełnistych gatunków polarnych. Oba mają masywne, podobne do pługów rogi używane do wykopywania korzeni.
Chociaż ewolucja spekulatywna charakteryzuje się przede wszystkim rozrywką, to może być wykorzystywane jako narzędzie edukacyjne do wyjaśniania i ilustrowania rzeczywistych procesów naturalnych za pomocą fikcyjnych oraz wyobrażonych przykładów. Ekstrapolując dawne trendy na przyszłość, naukowcy mogą badać i przewidywać najbardziej prawdopodobne scenariusze reakcji niektórych organizmów na zmiany ekologiczne. Co ciekawe, w niektórych przypadkach spekulatywni ewolucjoniści z powodzeniem przewidzieli istnienie organizmu, który następnie odkryto. Tak było w przypadku Anomalocaryda filtratora, który został wymyślony w 2012 roku, podczas gdy w 2014 roku odkryto prawdziwy Anomalocaryd Tamisiocaris. Popularnym podzbiorem ewolucji spekulatywnej jest eksploracja możliwego realistycznego pozaziemskiego życia i ekosystemów. Badacze wykorzystują zasady naukowe do opisania biomechaniki hipotetycznego obcego życia. Rozmiar oraz kształt obcego organizmu zależałby od grawitacji, gęstości otoczenia oraz od źródła energii. Potrzeba ścigania pożywienia sprzyjałaby mobilnemu życiu. Jeśli życie ewoluowałoby w gęstej atmosferze, prawdopodobnie byłyby to istoty poziome. Cieńsza atmosfera sprzyjałaby bardziej pionowym zwierzętom. Ostatnio omawialiśmy już kwestię tego, czy życie w kosmosie musi być oparte na węglu, czy też może być oparte na innych pierwiastkach, np. na krzemie. Latające formy życia mogłyby ewoluować w atmosferach gazowych olbrzymów. Przykładowo w 1976 roku astrofizycy Carl Sagan oraz Edwin Salpeter spekulowali nad istnieniem ekosystemu myśliwych, mętów i obciążników. Te hipotetyczne istoty w toku ewolucji mogłyby zaludnić atmosfery gazowych olbrzymów, takich jak na przykład Jowisz. W spekulatywnej biologii pozaziemskiej formy życia są często projektowane z zamiarem zaludnienia planet bardzo odmiennych od Ziemi, a w takich przypadkach zagadnienia takie jak chemia, astronomia i prawa fizyki stają się tak samo istotne jak zwykłe zasady biologiczne. W takich scenariuszach można badać bardzo egzotyczne środowiska ekstremalnych zjawisk fizycznych. Na przykład książka Smocze jajo, napisana w 1980 roku przez fizyka Roberta Forwarda, opowiada historię i rozwój formy życia Chila, która ewoluuje na powierzchni gwiazdy neutronowej. Panowałaby tam grawitacja 67 miliardy razy silniejsza niż na Ziemi oraz wysokoenergetyczne środowisko z górami o wysokości od 5 do 100 mm. Chila rozwija wrażliwość i inteligencję, pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów. Pojedyncza chila ma w przybliżeniu objętość ziarna sezamu, ale masę człowieka. Kiedy gwiazda ostygnie i rozwinie się stabilna chemia, życie ewoluuje niezwykle szybko. Chila żyje bowiem milion razy szybciej niż ludzie. Według ludzkich standardów dzień dla chili to około 0,2 sekundy, a typowy czas życia to około 40 minut. W ciągu kilku ludzkich dni, czyli odpowiednika kilku tysięcy lat chila, istoty chila przewyższają ludzi w technologii, a ludzie są przez nich pieszczotliwie nazywani powolnymi. Ciekawie prezentują się także formy życia z hipotetycznej planety Snajad, zaproponowane w ramach projektu ewolucji spekulatywnej przez Chevdeta Kosemena. Kosemen zaproponował na przykład istnienie haplobrachidów, grupy małych drapieżników, którym brakuje rąk i nóg, ale mają wyrostki wystające prosto ze stawów barkowych i biodrowych. Ewolucja potoczyłaby się dla nich zupełnie inaczej niż dla drapieżników ziemskich. Z kolei magnopsidy mają oczy z jedną soczewką, a także wąskie przypominające szczypce szczęki na pierwszych głowach. Dzięki fantastyce naukowej spekulatywna biologia organizmów pozaziemskich jest silnie obecna w kulturze popularnej. Tytułowy potwór z obcego, w szczególności jego cykl życiowy od jaja do larwy pasożyta do ksenomorfa, opiera się na prawdziwych zwyczajach pasożytniczych os w biologii. Projekt obcego Hansa Geigera obejmował cechy owadów, szkarłupni i skamieniałych lilowców, podczas gdy artysta koncepcyjny John Cobb zasugerował kwaśną krew jako biologiczny mechanizm obronny. Z kolei film Jamesa Camerona Avatar z 2009 roku stworzył fikcyjną biosferę pełną oryginalnych spekulacyjnych gatunków obcych. Zespół ekspertów zapewnił, że formy życia były naukowo wiarygodne.
W niektórych przypadkach artyści i pisarze badający możliwe obce formy życia przywołują podobne pomysły niezależnie od siebie, często przypisywane badaniu tych samych biologicznych procesów i idei. Takie sytuacje można nazwać konwergentną spekulacją, podobnie jak naukowa idea konwergencji ewolucyjnej. Niektóre co bardziej fantastyczne istoty potrafiłyby wykryć promieniowanie ultrafioletowe, albo posiadałyby na przykład dwie głowy, osobną na usta oraz osobną na mózg. Choć mogłoby się to wydawać dziwne, to warto pamiętać, że nasza planeta pełna jest zdumiewających form życia. Kilka lat temu naukowcy odkryli, że mały owad z rodziny Plantopers posiada biologiczną formę przekładni mechanicznej. Tkanki przypominające koła zębate zaobserwowano w stawach tylnych nóg młodych osobników. Przekładnia pomaga owadowi synchronizować kończyny do skoku, zapewniając precyzyjny skok bez zakłócenia kierunku lotu. Autor książek z zakresu fantastyki naukowej Tobias Buckle, powołując się na ten niesamowity przykład, wskazuje, że idea biologii i ewolucji, która już wykorzystuje tryby, prowadzi do zastanowienia się nad tym, co jeszcze dziwnego mogłoby w ogóle istnieć. Być może umysły, które rozwinęły obwody krzemowe poprzez dobór naturalny. Być może formy życia zasilane promieniowaniem, do których nawet nie moglibyśmy się zbliżyć. Na Ziemi jest mnóstwo stworzeń, które są tak zdumiewająco różne od nas, że ledwo możemy je pojąć. Obce formy życia mogłyby zatem ewoluować w organizmy przekraczające nasz poziom zrozumienia. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.